Ze sporymi utrudnieniami musieli się dziś liczyć pasażerowie komunikacji miejskiej w regionie. W nocy Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował, że wypadają niektóre kursy m.in. w Katowicach czy Tarnowskich Górach. Problemy dotyczyły łącznie 15 linii. Problemy mogą pojawiać się nadal, bo są związane z brakiem kierowców u miejskich przewoźników, a także firmą A21, która miała obsługiwać linię. To wszystko zależy od tego, jak będzie szła rekrutacja między innymi PKM-om na nowych kierowców. Ten problem jest ogólnopolski, to nie tylko w metropolii, także liczymy na to, że te niedogodności jak najszybciej się skończą. Naszym pasażerom, prosimy pasażerów o to, żeby zaglądali na naszą stronę ZTM Info do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Tam zawsze zamieszczamy te informacje o zakłóceniach i o wypadających kursach. Dziś Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował, że ma już firmy przewozowe, które będą obsługiwać linię 672, która dziś wypadła z rozkładu. Zastępstwo na razie jest do 2 grudnia. Na pozostałych 14 liniach mogą jednak w najbliższych dniach nadal wypadać kursy. Takie informacje ZTM będzie przekazywał na bieżąco na profilu facebookowym ZTM Info.